co jest na pikniku najważniejsze dla internauty? Dla internauty, czy przyszłego internauty, czy też tego, który chce być już profesjonalistą w tej dziedzinie, jest to, że kilkanaście uczelni warszawskich, ale nie tylko, uczestniczy w tym pikniku i pokazuje wszystko, co ma najlepszego, a więc również związane z e-learningiem, z telepracą, z możliwością wypełniania nawet indeksów poprzez internet, ale również, że i telewizja, i to wszystko jest w internecie i dostępne jest, można powiedzieć, na całym świecie, stąd też przyszłość tego pikniku to jest również łączność z Polonią, łączność ze wszystkimi, którzy, tak jak pani powiedziała, najpierw się spotkają w internecie, a później za rok przyjadą tutaj i się spotkają już w takiej imprezie, bo jest tutaj wiele imprez poza technicznych, poza komputerowych, poza internetowych. Sprawa druga, no właśnie nowe technologie, które mają. Japońska szkoła pokazuje wirtualnego robota, również ATVN pokazuje możliwość dobrej telewizji w internecie i oglądanej na całym świecie. Jest wiele uczelni, które dają też oczywiście kawiarenki i tam są też gry, ale zależy nam na grach edukacyjnych, nie grach polegających na uderzaniu w joystick czy w klawiaturę, tylko właśnie żeby, wymagające myślenia. I też było wzruszające, jak jeden z panów internauta nawet powiedział, że po raz pierwszy wziął kamerę cyfrową do ręki. Również starsi, nie mający dotychczas kontaktu z nowoczesną technologią, tego potrzebują i mają szansę wykorzystać to dla wspaniałego rozwoju, a więc tego optymizmu, którego i Państwu przy rozwoju ATVN życzę. Kierownikiem sekcji internetu w Wydziale Promocji Miasta Stołecznego Warszawa. Jest pan odpowiedzialny jakby za to, co w internecie w Warszawie się dzieje, czy tak? Tak. Odpowiadam za portal Miasta Warszawy. Za portal Miasta Warszawy, tak. A za internet w Warszawie? Za sieć internetową w Warszawie? Sprawą technologiczną, czy infrastrukturą zajmuje się Wydział Informatyki Operacyjnej w Biurze Administracyjno-Gospodarczym, dokładnie. Czy ma pan jakąś... Natomiast ja, są takie trochę już zaawansowane plany powołania Biura Informatyki, które będzie w całości nadzorowało ten temat. Bo na razie nasi internauci warszawscy są całkowicie opuszczeni. Są budynki, w których żaden operator nie chce doprowadzić sieci kablowej. Są absolutnie bezsilni, mieszkają w Śródmieściu czy w innych dzielnicach i nie mają się do kogo zwrócić. Czy Miasto Stołeczne Warszawa i Wydział Internetowy zajmujący się tymi sprawami nie powinien ich wziąć pod opiekę? Pewno, że ja bym chciał, żeby, nie tylko ja, żeby nie było problemu dostępu do internetu, żeby cała Warszawa była okablowana, żeby wszędzie były sieci światłowodowe, żeby w standardzie odbioru mieszkania było mieszkanie absolutnie z dostępem do internetu, no bo to jest taka przyszłość, w którą zmierzamy wszyscy jako społeczeństwo. Pozostaje kwestia jakiegoś rodzaju nacisku społecznego albo zwykła konkurencja. Jako miasto jesteśmy zdeterminowani, żeby Warszawa stała się w pełni nowoczesnym miastem, jeśli chodzi chociażby o dostęp do internetu czy całą problematykę związaną ze społeczeństwem informacyjnym. W takim razie czekamy i życzymy powodzenia przedsięwzięciu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.